Dzień dobry, czwartego dnia mamy... czwartek. Dzień dobry. Jesteśmy na audiencji u papieża, ale ludzi. Mamy 10 rano. Wstaliśmy o 8, ledwo żyjemy. L'acqua e spirito. Tam papież. Il battesimo anche chiamato scaturisce dal fonte battesimale e illustrata da queste parole di Gesù. Io sono la... Dobra. Dostaliśmy się do środka, bo mamy te wejściówki i jesteśmy coraz bliżej. Padre concederá todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, a todos aqueles que passam por dificuldades, bem como aos jovens, aos idosos e aos recém-casados. Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos. Troszkę się rozpadało, więc musieliśmy znaleźć jakiś dach. W sumie już się skończyło padać, no ale przekąsimy. Mamy kawki, cappuccino i macchiato. Wzięliśmy jakiegoś Donata i babkę, żeby coś zjeść, bo jesteśmy w drodze na stadion, żeby zobaczyć. Tutaj mi data pokazuje, że w gazecie już z dzisiejszego dnia jest to, co się działo wczoraj, że ludzie tak świętowali. Piazza Venezia. Piazza Venezia. I dalej podróżujemy pod stadion, po prostu chcemy go zobaczyć. Wiecie, my też dużo zobaczyliśmy, jesteśmy tu 4 dni, ale my robimy po 20 km dziennie i już widzieliśmy wszystkie te klasyczne zabytki, więc teraz dla każdego coś miłego. Rano papież, potem stadion, więc coś damy, coś dla taty, się śmieje. I to jest, słuchajcie, kompleks. Au! Ajajajajaj, oj, nie, pan tutaj nie wjeżdża. Jesteśmy przy kompleksie sportowym Foro Italico. W ogóle, żeby nie było, to ja tutaj jestem, pokazuję się, prezentuję. Niby mam sweter, ale mogłabym go chyba nie mieć, ale jest mi też wygodniej, nie chcę mi się tego targać. A nie jest też tak gorąco, żebym się po prostu w nim dusiła, także sobie idę w nim. Ale jestem tutaj, jestem na miejscu, jestem w Rzymie. Ostatni dzień dzisiaj, jutro mamy lot, odprawę online już zrobiliśmy wczoraj, także wszystko jest ogarnięte. Stadio Olimpico, dotarliśmy. No powinniśmy być tutaj wczoraj, kiedy był mecz, ale słuchajcie, kiedy my się zorientowaliśmy i sprawdziliśmy cenę biletów, to był jeden ostatni bilet za 160 euro. Za bramką, tata mówi, nic by nie widział, Messi byłby wielkości groszku i to było jedno miejsce, jakbyśmy chcieli iść w trójkę, no bo wiadomo, że w pojedynkę to trochę smutno iść na mecz, chcieliśmy iść w trójkę, to bilety wtedy były po 980 euro za 3 osoby, no to stwierdziliśmy, że chyba nie, że pójdziemy do pubu i wypijemy piwo i obejrzymy też w Rzymie. Ale no, jakby się wcześniej tym zainteresować i ogarnąć, to pilnują panowie. Ale to był Messi wczoraj. Wiecie co, taka dziwna pogoda jest, że raz jest gorąco, a raz kropi. W każdym razie zgłodniliśmy, już jest 14:17 i wstąpiliśmy do jakiejś po drodze pizzerii. Thank you so much. Jakby było mało pizzy na tym wyjeździe. Dzisiaj jest ostatni dzień, więc próbujemy taką małą z cukinią, z gorgonzolą i z jakąś kiełbaską ich. Takie jeszcze nie jedliśmy i tam mamy calzone też. Z serem, szynką i czym jeszcze? I czymś jeszcze. Ma być jako przystawka. Patrzcie, to jest jako niby przystawka to calzone, jak się jajko rozlało. Takie konkretne, spore danie. Spoko. I pizza, wam powiem, też całkiem okej. Okay, tego gorgonzola. I wstąpiliśmy do restauracji, która jest po prostu po drodze była. Moja mama musiała sobie anergola zapodać, bo już nie ma siły na chodzenie ze mną. Wzięliśmy jeden makaron po prostu na posmakowanie. Wzięliśmy carbonara. Co? Carbonara. Powiedzieliśmy przed lokalem, że pan robił sam, więc to było takie bardzo autentyczne i stwierdziliśmy, że spróbujemy. Wytestujemy prawdziwą carbonara bez śmietany, sól, pieprz, boczek i jajko. Także, no potem wam powiem, czy była fajna. Makaronik robiony na miejscu. No zobaczymy. Będziemy testować. Mamy całe jedno danie na 3 osoby, żeby wiecie, za chwilę iść do innej knajpy, po inne jedno danie, nie? Nie będę jadła w jednej knajpie, jak to tyle lokali jest, nie? Tutaj, gdzie zaczynałam vloga przy Koloseum, tutaj kończymy, bo tutaj nam najbardziej w sumie smakowała pizza pierwszego dnia i tutaj wróciliśmy na ostatnią kolację, zamówiliśmy tę samą pizzę z prosciutto i to samo cappuccino. I powiem wam jeszcze, że po tym makaronie, który stwierdziliśmy z mamą, że fajnie, że wzięłyśmy, bo był trochę inny, był bardzo al dente, był dość twardy ten makaron, ale szczerze wierzę, że był robiony rzeczywiście na miejscu. Potem byliśmy, przy fontannie di Trevi, byłyśmy jakieś, nie wiem, magnesy, kartki. A, byliśmy jeszcze na lodach, słuchajcie, znaleźliśmy lodziarnię Valentino bodajże, która jest od 71 lat tutaj, najstarsza podobno. I jadłyśmy lody, które są, zdobyły jakiś laur konsumenta w 2014 roku o smaku czekoladowego fondanta. Były tak intensywnie kakaowo-czekoladowe,
że naprawdę szok. Całe usta byliśmy czarne. Dzisiaj będziemy wracać do pokoju, bo w pokoju mamy TV, a tam będziemy oglądać mecz, będziemy też odpoczywać, bo musimy rano wstać na samolot i tak dalej. Przyszła pizza i moja mama mówi, że jest spalona. No bo jest, no. Chciałam zrobić, no to ci, to ja wezmę to, no. Dzień dobry, kochani, następnego dnia. Patrzcie, jakim jedziemy Uberkiem, to jest inaczej zupełnie. Jedziemy Uberem, który jest najtańszy tutaj. A patrzcie, siedzimy w limuzynie, my siedzimy tu w trójkę, a to są miejsca, super, co? Taki duży jest ten samochód, to jest Uber Black bodajże. I kochani, na lotnisku mamy 40 minut do odlotu, chcę się z wami pożegnać. Wyszłam właśnie z mamą taką ciabatę z pomidorami, mozzarellą i bazylią. I będziemy coś tam przekraszać i o 11.30 mamy lot, także widzimy się już w Polsce. Mam nadzieję, że wszystko sprawnie pójdzie. Ja jestem ubrana ciepło, żeby wiecie, mi nie zmieściłam już tego do bagażu, no kupowałam tyle słodyczy, że już nic tam nie wcisnęłam, więc mam wszystko na sobie. A wam dziękuję za oglądanie vloga z Włoch, dzięki, że byliście ze mną i widzimy się w kolejnych filmach. Buziaki!